Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Opowiem wam, jak Kajtuś robi ciasteczka. Wszystko zaczęło się, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś robi ciasteczka. Kajtusiu, baw się po cichu. Różia teraz się zdrzemie. Kajtusiu! Chcę się bawić. Możesz się bawić, byleby było cicho. Kajtuś uważał, że cicha zabawa nie jest tak fajna jak hałasowanie. Kajtusiu, prosiłam, żebyś bawił się cicho. Ciasteczka! Chcę ciasteczka! Jestem głodny. I Kajtuś poszedł do kuchni. Postanowił zrobić miodowe ciasteczka. I tak Kajtuś wziął się za robotę. Zrobił mnóstwo miodowych ciasteczek. Grubych, chudych, płaskich i okrągłych. Och, Kajtusiu, co ty wyprawiasz? A, robię ciasteczka. Nabałaganiłeś. Pomożesz mamusi posprzątać? Tak, mamo, ty i ja. Zamieciemy i cała podłoga będzie czysta. A gdzie jest śmietniczka? Znalazłem! Bardzo dobrze, mój pomocniku. Kajtusiu. Kajtuś był bardzo dumny. Pomógł mamie zrobić ciasteczka. Zrobiłaś bałagan. Tak, mama też robi bałagan. Tatusiu, spróbuj ciasteczka. Kto zrobił te ciasteczka? Ja, a mama pomagała. Co robisz, Kajtusiu? Bałagan! Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio.
chce się wam, możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Dzieci, pora na bajkę o Kajtusiu. Jaki ma tytuł, babciu? Nazywa się Kajtuś już się nie boi. Działo się to, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś już się nie boi. Pan Hinkiel mieszkał w domu obok. Dzieci mówiły, że w jego starym domu był duch. Dom pana Hinkla rzeczywiście wyglądał strasznie. Tak jak pan Hinkiel. Kajtusiu, co się stało? To pan Hinkiel. Jest straszny. Dlaczego tak mówisz? Pan Hinkiel jest straszny. Zobacz, chce mnie złapać. Nie ma go. Zresztą znam pana Hinkla. Jest bardzo miły. A? Dzień dobry, Kajtusiu. Panu Hinklowi zrobiło się smutno, bo Kajtuś uciekł. Nie bój się. Pan Hinkiel przyszedł powiedzieć, że nie chciał cię przestraszyć. On naprawdę jest miły. Nie lubię go. Myślę, że boisz się pana Hinkla, bo go jeszcze nie znasz. Witam. Mogę wejść? Proszę, niech pan wejdzie. Kajtusiu, pan Hinkiel chciałby... Kajtusiu... Och, gdzie się podział Kajtuś? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Ojej, chyba bawi się w chowanego. A ja uwielbiam się w to bawić. Gotowy czy nie? Szukam. No, gdzie on może być? Kajtusiu, hop, hop, gdzie jesteś? Bo nas usłyszą. Ojej, może Kajtuś jest już na dole? Robi się coraz cieplej. Ciekawe, czy tu się schował. Nie widzę go. Nie, tu go nie ma. Sprawdźmy w innym pokoju. Kajtuś może się ukrył gdzieś tutaj. Chyba robi się cieplej i cieplej. Kajtuś zapomniał, że bał się pana Hinkla. Aha! Widzę, że się już zaprzyjaźniliście. Chcę się jeszcze bawić. Bardzo chętnie, Kajtusiu. Ja się schowam, a ty będziesz szukać. Lubię pana, panie Hinkiel. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Babciu, pora na obiad, nie na bajkę. Ale to bajka o obiedzie i o jedzeniu warzyw. Kajtuś nie cierpi warzyw.
Kiedy Kajtuś miał 3 lata, nie lubił jeść warzyw. Nie znosił ich. Kajtusiu, zjedz jarzynkę. Przecież masz iść z dziadkiem do parku. Ale nie pójdziesz do parku, jeśli nie zjesz wszystkich warzyw. Nie cierpię warzyw. Chcę czekoladowe ciasteczka. Ciasteczka je się na deser. Co tutaj? Jeśli zjesz warzywa, to dostaniesz ciasteczko. Uwielbiam warzywa. To zjedz moje, tato. Nic z tego. Kajtusiu, zjedz chociaż trochę tych warzyw. To dziadek! Chodź, Kajtusiu, idziemy do parku. Idę do parku z dziadkiem. A z parku pójdziemy do babci. Robi dla nas kolację. A, gąsienica! Gąsienice jedzą liście, żeby mieć siłę, aby zmieniać się w motyle. Zamienić w motyla? Co je ten ptaszek, dziadku? Różne robaczki. Jedząc je, ma siłę odlecieć na zimę na południe. A wiewiórki jedzą orzeszki. Chowają je, żeby mieć co jeść, kiedy nastanie zima. Chodź tu, wiewiórko! Wróciliśmy i jesteśmy głodni jak misie. Bo jesteśmy misiami. Groszek z marchewką. Pycha. Misie jedzą jagody. Dzisiaj to będą nasze jagody. Jestem misiem. Wieczorem mama i tata przyszli po Kajtusia. Czy Kajtuś był dzisiaj grzeczny? Jestem misiem! Ja też! I obaj zjedliśmy nasze warzywa. Zjedliśmy jagody, dziadku! Więc teraz pora na... ciasteczka! Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Posłuchać opowieści? Wy też lubicie misie przytulanki? Dzisiejsza historyjka ma tytuł Misiowa koszulka Kajtusia. Misiu, ty siadaj tutaj. Uważaj, jedzie! Kaczka, kaczka!
Chodźcie! Zgoda! Nie! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Ruzia miała na sobie jego ulubioną koszulkę. Oho! Mamo! Mamo! Co się stało, synku? Ruzia nosi moją koszulkę z misiami! Ty już z niej wyrosłeś, dlatego dałam ją twojej siostrze. Nieprawda! Wcale nie jest dla mnie za mała! Jest moja! Kochanie, zdejmij ją na chwilkę. Koszulka w misie? Na razie włożysz swoją z myszkami, dobrze? Och, widzisz? Właśnie, że na mnie pasuje. O, jest w sam raz. Cieszę się. O. Przestań! Biedny Kajtuś. Od leżenia na dywanie swędział go brzuszek, bo koszulka go nie zakrywała. Może naprawdę była za mała? Ale Kajtuś miał już pomysł. Postanowił przykleić ją do spodni. Wstręt na taśmę! Trzymajcie się! Kajtusiowi było smutno. Zrozumiał, że nie da rady dłużej chodzić w tej koszulce, ale nie chciał się z nią rozstawać. Kajtusiu! To ty, kiedy dostałeś koszulkę z misiami. Ślicznie wyglądałeś. Miałeś 2 lata. Byłem taki mały i wtedy ją dostałem? Przepraszam, że nie spytałam cię, czy mogę ją oddać Ruzi. Nie pomyślałam, że ona jest dla ciebie aż taka ważna. Kajtuś lubił swoją koszulkę, ale wiedział, że ostatnio urósł i już nie może jej nosić. Może schowamy ją gdzieś, żebyś ją miał na pamiątkę. Oddam ją mojemu misiowi. Dobry pomysł. Misiu, pięknie wyglądasz w nowej koszulce. Misio, koszulka! Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Chcecie dziś posłuchać o Kajtusiu? Ciekawe, co on ostatnio porabiał. Opowieść ma tytuł Kajtuś poznaje okolice. Kajtuś bardzo lubił jeździć szybko swoim nowym rowerem i głośno trąbić. Hej, to moje ciastka! Mamo, wiewiórka zjadła moje ciastka! Mamusiu, ty śpisz? To jeszcze nie noc! Cześć, Kajtek! Cześć, Sara! Kajtuś nigdy sam nie oddalał się od domu, ale zawsze go to kusiło. O! Ha! Jeszcze nigdy nie stał w ubraniu pod wodą. Był zadowolony, że nikt nie mówi mu, co ma robić. Kajtuś skakał jak król.
królik aż do następnego zakrętu. Postanowił, że całkiem sam zwiedzi swoją okolicę. Nie bój się, to grzeczny piesek. Kajtuś był wystraszony. Dokąd idziesz? Chodzę sobie i poznaję okolice. Lubię sam spacerować. Jesteś odważny. Idź tędy, to wrócisz do swojego domu. Kajtuś zaczynał się denerwować, że odszedł tak daleko od swojego domu. A jeśli się zgubi? Jeśli znowu natknie się na dużego psa? Jeśli zaatakuje go wielkie ptaszysko? Cześć, mały! Ja cię znam! Ty jesteś Kajtuś! Widziałam, jak szedłeś z mamą i z tatą! Kajtuś wiele razy widział, jak ta pani rozmawiała z jego mamą. Szedłeś aż tutaj całkiem sam? Zobacz, kto mnie odwiedził! Chcesz ją podtrzymać? Ojej, łaskocze! Biedroneczko, biedroneczko, leć do nieba! A ty, Kajtek, chyba powinieneś polecieć do domu. Ale najpierw dam ci coś smacznego. O, pa, biedroneczko! Dziękuję. Ta pani była bardzo miła. Kajtuś był zadowolony, że odprowadziła go do domu. Cześć, mamo! Wróciłem! Skąd to masz, synku? Dała mi to jedna pani, o ta! A, no tak, znam ją. Tylko co ty tam robiłeś? Kiedy spałaś, postanowiłem pozwiedzać sobie okolice. Naprawdę? I bawiłem się wodą, grałem w klasy, spotkałem psa i bardzo groźnego kruka. Nie bałeś się? Tylko troszeczkę. O, myślę, że powinieneś trochę podrosnąć, zanim znowu wybierzesz się gdzieś sam. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. Zaraz, a gdzie pochowały się te dzieci? Pora na czytanie! No to zobaczymy, co też Kajtuś dzisiaj porabiał. No proszę, opowiadanie ma tytuł Kryjówka Kajtusia. Wszystko działo się wtedy, kiedy mama i tata wyjechali na kilka dni, a Kajtuś i Ruzia zostali z babcią i dziadkiem. Kajtek, gdzie jesteś? Odezwij się. Nie wiem, nigdzie go nie widzę. Może się schował. Rozejrzyj się. Proszę, proszę. I co my tu mamy? Czy to przypadkiem nie Kajtuś? Dziadku, dziadku. Co ty robisz w tej szafce? Utknąłem. Poczekaj, zaraz wyjmę te pudełka. Zabiorę te rzeczy i już mogę wyciągnąć tego szkrana. Dziadek! A teraz powiedz mi, co ty tam robiłeś? Chciałem się schować w jakiejś kryjówce. Chciałeś się schować w jakiejś kryjówce? To mi coś przypomina. Kajtuś był ciekawy, o czym dziadek pomyślał. Dasz słowo, że to będzie nasz sekret? Daję słowo. Mogę ci pokazać o wiele lepszą kryjówkę. W ogrodzie. Chcesz zobaczyć? Jestem pewien, że to było to drzewo. Skoro nie ma jej po tamtej stronie, musi być po tej. Śmiało, zajrzyj tam. I co? To najlepsza kryjówka na całym świecie, wiesz, dziadku? Dziękuję, dziękuję. Latarkę możesz zatrzymać. Naprawdę?
Kochanie, pora spać. Zaraz do ciebie przyjdę. Kajtek, Kajtek, Kajtek! Nie, nie możesz ze mną iść. To była tak wyjątkowa kryjówka, że Kajtuś nie chciał nikomu o niej powiedzieć. Kajtek, jesteś tam? Wyjdź stamtąd. Niedługo przyjadą rodzice, żeby cię zabrać do domu. Tak, tak, tak. Nie chce mi się wierzyć. Co to jest? O, skąd to masz, synu? To była moja zabawka, kiedy byłem małym chłopcem, takim jak ty. A ja byłem tatą, takim jak twój tata. Czyżbyś ją znalazł w mojej kryjówce? Odtąd to będzie twoja kryjówka. Tak! Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, Kajtuś. Dzieci, pora na bajkę. Dokąd dzisiaj poszedł Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś w przedszkolu. Kajtuś w przedszkolu. To był pierwszy dzień i Kajtuś był trochę zdenerwowany. Nie chcę iść. Mamusiu, chcę zostać z tobą. Ja też, Kajtusiu, ale mama musi iść do pracy. Słyszysz? W przedszkolu jest wesoło. Naprawdę? Dzień dobry, nazywam się Ania Nowak. O, to chyba Kajtuś. Kajtuś się bał i wstydził się. Muszę już iść, kochanie. O, nie chcę, żebyś poszła, mamo. Wrócę, Kajtusiu. Nie smuć się. Mamie też było smutno, że Kajtuś został w przedszkolu. Kajtusiu, może napijesz się soczku? Chcesz, żebym przedstawiła cię innym dzieciom? Dobrze, może kiedy wypijesz soczek. Hej, to są moje klocki. Mamo! Nie ma jej tu. Cześć, mam na imię Klementyna, a ty? Ta Kajtuś. Ta Leon, nie lubi się dzielić. Chcesz się bawić? Robię wycinanki. To jest jabłko, a to banan, a to ciasteczko. Ale nie jedz ich, są na niby. Lubisz przedszkole? Ale ja wolę bawić się u babci. Idziesz tam, kiedy mama i tata pracują? Mhm. Jest plastykiem i mogę się bawić farbami, pędzlami, papierem, klejem i kolorowymi kredkami. Mamy tu takie rzeczy. Ojej! Namaluję słowika. I ja wytnę to, co jedzą słowiki. Robaki! Ładny słowik. Nauczysz mnie tak malować? Tak, jeżeli ty nauczysz nas, jak zbudować zamek. Zamek buduje się z klocków. Robaka wycina się z papieru. A słowika maluje się farbami. Popatrz, Leon, możesz z tego zrobić flagę do zamku. Kajtusiu! Ta wieża musi być bardzo wysoka. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie zauważył mamy i taty. O,
Popatrzcie, buduję zamek. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Dzieci, pora na bajkę. Kajtuś nie jest zadowolony. Ciekawe dlaczego. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś występuje w cyrku. Kajtuś występuje w cyrku. Och, Gilbercie, śnił mi się tygrys. Dzisiaj tatuś zabiera mnie do cyrku. Obiecał mi. Sam się ubiorę. Tatuś się ucieszy. Ups. Auć. O nie, zapomniałem umyć zęby. Zobacz, sam się ubrałem. A, widzę. Naprawdę się postarałeś, ale jest wcześnie. Nie chcę się spóźnić do cyrku. Do cyrku? Kajtusiu, to nie dzisiaj. Do cyrku idziemy jutro. Nie, nie, to dzisiaj. Ubrałem się. To dzisiaj. Chodź, Kajtusiu, pomożesz mi zrobić śniadanie. Nie, nie chcę. Głupi samochód! Głupi, 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 głupi! Kajtuś był w bardzo złym humorze, bo nie szedł do cyrku. Kajtusiu, przestań hałasować. Obudziłeś Ruzię. Masz natychmiast iść na dół. Nawet tata Kajtusia zaczął się złościć. Dlaczego nie mogę iść do cyrku? Chcę iść do cyrku! Chcę iść do cyrku! Zróbmy tosty. Wytniemy z nich kaczuszki, tak jak babcia. Nie! Nie chcę kaczuszek! To dla dzidziusiów! A co powiesz na cyrkowe śniadanie? Z tostów wytniemy zwierzęta cyrkowe i zjemy je z gotowanymi jajkami. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. To coś jest przed zwierzętami. Co to takiego? Parada! Cyrkowa parada! Oczywiście, parada! Przyniosę jajka! O! Trzeba było powiedzieć, że chcesz jajecznicę. To nie moja wina. Wiem, Kajtusiu, to nie twoja wina. To był wypadek. Tatusiu, tosty! A, gorące, gorące! Ajajaj, ajajaj! A. Mógłbyś występować w cyrku, tato. Dobrze żonglujesz. A Ruzia będzie klaunem. Co tu się dzieje? Bawimy się w cyrk. Weźmiesz udział w paradzie, mamusiu? Haha, będziesz kobietą jadącą na koniu. Nie sądzę, kochanie. Będę kobietą maszerującą do łóżka. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś.
Dzieci, pora na bajkę. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś boi się ciemności. Kajtuś boi się ciemności. Dobranoc, Kajtusiu. Słodkich snów. Dobranoc. Karaluchy pod poduchy. Dobrze. Dobranoc. Karaluchy pod poduchy. Karaluchy? Mamo! Co się stało? Karaluchy! Proszę, już nie ma. To były cienie. A co z drapiącym potworem? Nie słyszę żadnego potwora. Tutaj jest na pewno drapiący potwór. Wydaje drapiące dźwięki. Wydawało ci się, że coś słyszałeś. A wiesz, dlaczego nie warto bać się potworów? Bo nie są prawdziwe. Są na niby. Dobranoc, synku. Nie boję się potworów, nie boję się potworów. Do? Kajtusiu, to tak. Tylko twój pluszowy wąż. Tak, ale tam był latający potwór i drapiący potwór są tutaj. Wydawało ci się, że coś słyszałeś, Kajtusiu. Tu nic nie ma. Drapiący potwór robił tak ha, 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 ho. Posłuchaj pozytywki. Jej radosny dźwięk ukoi cię do snu. Dobranoc. Gałęzie drzewa ruszane wiatrem drapały w okno. I to właśnie słyszałeś. Widzisz? Czasami zwykłe rzeczy wydają się straszne. Drapiącym potworem było drzewo? A! Drapiący potwór! O, to nie był potwór, to tylko Gilbert. Ten kot? Teraz na pewno już uśniesz. Z małą pomocą misia. Mam nadzieję, że już nie będzie strasznych dźwięków. Już miś dopilnuje, żeby nie było żadnych przerażających dźwięków. Dobranoc, Kajtusiu. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio. Dzisiaj robił Kajtuś?
Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś jest sam. Kajtuś jest sam. Ba! Mamo! Mamo! Mogę dostać soku? Mamo, chodź! Chcesz się ze mną pobawić, mamo? Cii, Kajtusiu, liczę. 14, 15. Umiem liczyć. 1, 2, 3, 4. Kajtusiu, to bardzo trudne. Mogę ci pomóc, naprawdę. 15, 22. Och nie, zobacz co narobiłeś. Kajtusiu, teraz nie wolno mi przeszkadzać. Nie mam czasu na zabawę. Może tatuś się z tobą pobawi. Kajtuś chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Ale może tata się z nim pobawi? Kajtuś nie wiedział, że tata też był zajęty. Tato, tato! Wow, czy to jest zepsute? Już nie. Właśnie naprawiłem. O, nie! O. Wyglądasz jak bałwan, tato. Popatrz, ja też jestem bałwanem. Tato? Kajtusiu, mam tu sporo sprzątania i muszę to zrobić sam. Może poszukasz babci? Kajtuś był pewien, że babcia będzie chciała posłuchać o kłopotach tatusia z pralką. Tak, dobrze, Ruziu, zamknij oczka. Myślałam, że nigdy nie uśnie. W końcu. Babciu, babciu, jestem bałwanem! Kajtusiu, Ruzia śpi. Tata naprawił pralkę i nagle spadły na niego bąbelki. Wszędzie były bąbelki, babciu, wszędzie. Ssz, Kajtusiu, mów ciszej, obudzisz Ruzię. Kajtusiu, Ruzia i ja musimy zostać same. Pobaw się z Gilbertem. Gilbert, pobawisz się ze mną? Może mama skończyła liczyć. Przykro mi, Kajtusiu, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. A ty chcesz się ze mną pobawić? Tak! Kajtusiu, zejdź na dół. Pora na podwieczorek. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie usłyszał, jak mama go woła. Kajtusiu! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie, bo jesteś tu sam. Co robisz? Nic. Bawię się. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś się do swojego pokoju. A,
jem czekoladowo-czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie, więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra! Czekoladowy budyń! O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki, co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś uczy się jeździć. Kajtuś uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś Kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip. Kajtuś ma samochód. Jak wiecie, Kajtuś uwielbia samochody i autobusy i ciężarówki. A, tu jesteś. Tatuś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Tak! Kajtuś wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie lwie! Fajnie!
zobacz, co przez ciebie zrobiłem. Pa? Tato, jesteś mokry. Co się stało? Kajtuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam? Tak. Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie. Prowadziłem samochód, tato. Serio? Tak. Uwielbiam samochody. Wiem. Kiedy byłem mały, też je lubiłem. Nadal je lubisz? Popatrz, mamo. Jest sześciusieńki. No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę. Witam, panie lwie. Kiedy będę duży, będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, pora na bajkę. Zobaczmy. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata, a Ruzia była niemowlakiem. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś idzie na zakupy. Kajtuś idzie na zakupy. Pora wstawać, pada śnieg. Hurra! Chcę ulepić bałwana. Najpierw się ubierz. Gdzie są twoje swetry? A ja chcę założyć to. W szortach będziesz się trząsł z zimna jak bałwanek. Nie ma już płatków. Kupimy je, kiedy pójdziemy na zakupy. Potrzebujemy też jajek, bo robię tort niespodziankę. Tort niespodzianka? Kajtuś i Ruzia lubili torty niespodzianki, ale nigdy nie wiedzieli, co to będzie za niespodzianka. Kajtusiu, jedziemy do sklepu. Zakładaj płaszcz i buty. Ale mamo, chcę się bawić moim dinozaurem. Pobawisz się z nim potem. Chodź, czekamy na ciebie. Kajtuś lubił chodzić na zakupy, ale zawsze długo się ubierał, bo lubił się bawić. Kajtusiu, wsiadaj do samochodu. A ulepimy bałwana? No, tak. W zasadzie to tak. Hurra! Bałwan! Ale teraz musimy jechać. Mamo, ja chcę jechać tak jak Ruzia. Dobrze, ale pośpieszmy się, bo nie zdążymy ulepić bałwana. Ja chcę to! Kajtusiu, będzie tort niespodzianka, pamiętasz? Więc nie potrzebujemy ciasteczek, zgoda? A jaki będzie ten tort? Nie powiem, bo zepsuję niespodziankę. Kiedy będziemy przy kasie, ty popilnujesz Ruzię, a ja zajmę się zakupami. Kajtuś mógł myśleć tylko o ciasteczkach. Zapomniał, gdzie je widział i zanim się zorientował, był sam zgubiony i bardzo się bał. Gdzie jesteś, mamo? Kajtusiu, co się stało? Odeszłaś. To ty odszedłeś. Cieszę się, że cię znalazłam. Wracajmy do domu. Kajtuś był zdenerwowany, ale i zadowolony, bo znowu był z mamą i Ruzią. Nie podobało mi się być zgubionym. Mnie też nie, kochanie. Więc dopilnujmy, żebyś nigdy się nie zgubił. A teraz zróbmy specjalny tort niespodziankę. Ale ja chciałem zrobić bałwana. I zrobimy bałwana.
Tyle, że zrobimy go tutaj, w kuchni. Tort niespodzianka! Hurra! Kajtuś i Ruzia mieli rację. Zgadli, jaka będzie niespodzianka mamy. Mamo, zobacz, to naprawdę jest bałwan. Brrr, pewnie jest mu zimno. Dajmy mu szalik. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że dzieci, siadajcie i posłuchajcie o Kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy 3 lata. Opowieść ma tytuł Kajtuś w kąpieli. Kajtek, wanna czeka. Mówię serio, nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest Kajtuś? A kuku! Mam cię. Chodź ze mną, pora się umyć. Nie, mamo, nie chcę się kąpać. Za gorąca. Poczekaj. Ojej, mamo, teraz za zimna. Oj. O, o nie. Oho, dokąd to mój szkrawek biegnie? Chcę się teraz pobawić. Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty. Nie. Nie lubię się myć. Zrobimy pianę? Nie. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze bawić. Machaj rączką. Widzisz, jaka to fajna zabawa? Nagle Kajtuś postanowił przynieść swoją kaczuszkę. Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi. Ojej, znowu wyszedł. Kajtek, wracaj mi tu zaraz. Moja kaczuszka. Kaczka zrobi bąbelki, dużo bąbelków. Ogromnych bąbelków. Tatek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków! Hej, gdzie nasz Kajtuś? Tu jestem! To ja! Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się, kaczuszko, zaraz cię uratuję! Mokrzy? Kajtuś odkrył, że w wannie można się chlapać. O, wychodź, synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie! Jeszcze chcę się bawić w wannie! To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję. Tak, ja i kaczuszka i zrobimy dużo piany. I w ten sposób Kajtuś polubił kąpiel. Jesteś już dużym chłopcem. Chcę się wam, możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest
Poskładałam już pranie. I teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Och, nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. O, och. To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem, pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze! Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro! Pokaż lustro! Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torham, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Euzebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów.
może opowiem wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny. Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła Klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę? Nie. Dobrze. Chcesz cukierka? O nie! Ułożę te żółte w rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze. Nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki. Są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Oj, chyba jednak nie mam. Pomyślmy. A ten chłopiec Leon? Leon jest śmieszny. Z czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! No więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A Gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel! Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leon. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak. Nie zapomniałeś o kimś? O, tak. Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Może dzięki temu poczujesz się lepiej? Pora na bajkę. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, bardzo bolało go ucho. Kajtuś idzie do lekarza. Nie chcę iść do pani doktor, mamo. Dlaczego, Kajtusiu? Coś mi robiła. Czujesz się lepiej. Już nie będzie bolało. Pani doktor cię prosi, Kajtusiu. Kajtusiu, pani doktor jest miła. Nie lubię jej. Mój dinozaur ugryzie panią doktor. Kajtusiu. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Jak się czuje twoje ucho? Zobaczmy.
Nie, mój dinozaur panią ugryzie. Dinozaur, nie ciesz się, że mnie widzi. Myślisz, że pozwoli mi zajrzeć do twojego ucha? Ostatnim razem, kiedy Kajtuś był u lekarki, bardzo bolało go ucho. Więc to czego nie lubisz? Włożyła mi to pani w ucho, to bolało. Kajtusiu, może chciałbyś przez to popatrzeć? To naprawdę ciekawe. Dobrze. No i? Mogę zajrzeć ci do ucha? Czujesz się już lepiej i nie będzie bolało. Dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Za kilka dni będziesz zdrów. Och nie, nie ugryzie mnie, prawda? O, rozumiem. Mam zajrzeć do ucha dinozaura. Tak. Chyba podawałeś mu właściwe leki, doktorze Kajtusiu. Świetnie, doktorze Kajtusiu. Dinozaur jest zupełnie zdrów. Kiedy doktor Kajtuś wrócił do domu, bardzo chciał znaleźć kogoś z bólem ucha. Ha, masz śmieszne uszy, Gilbercie. O! A chcę ci zajrzeć do ucha. Co się stało? Co się dzieje? Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Spodoba wam się ta bajka? Przepraszam. Zobaczmy. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Starszy brat Kajtuś. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 2,5 roku. Starszy brat Kajtuś. Przyjdzie siostrzeczka, mamusiu? Już niedługo, Kajtusiu. Dzisiaj jadę do szpitala. Babcia się tobą zaopiekuje. Kilka dni później Kajtuś niecierpliwie czekał, kiedy zobaczy Ruzię po raz pierwszy. Jesteśmy! Cała trójka! Przywitaj się ze swoją siostrą, Kajtusiu. To jest Ruzia. Kajtuś nie był pewien, czy lubi Ruzię. Och, jaka śliczna, naprawdę słodziutka. Czyż nie jest urocza? Jest moją kochaną dziewczynką. Ruzia nie była zadowolona. Kajtuś też nie. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy zajmowali się Ruzią. Kajtuś obraził się nawet na swoją przytulankę. Chciałbyś pokołysać dzidziusia? Nie. Kajtuś nie wiedział, czy lubi Ruzię. No dobrze. Może później. Oj! Oj! Oj!
tata nie był zadowolony, że Kajtuś szczypie Ruzię. Kajtusiu, dlaczego to zrobiłeś? Bo nie lubię Ruzi. Dlaczego? Bo Ruzia nie chce się bawić. Ona jest niemowlakiem. Jest za mała, żeby się z tobą bawić. Trudno jest być starszym bratem, co? Jako starszy brat możesz chronić Ruzię, bo ona jest malutka. A czy nie chciałbyś mi pomóc? Sam sobie nie poradzę. Proszę, podaj mi pieluszkę. Ty też czujesz się odtrącony, Gilbercie? Przewinęliście ją? Tak, pomogłem tatusiowi. Chciałbyś ją potrzymać? Tak, mamusiu. Ostrożnie. Co się stało, Kajtusiu? Ruzia ładnie pachnie. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Kudy, Aleksander Gadek. Wersja polska, GMC Studio.